Cześć, siemano, z tej strony Addict Games. W dzisiejszym odcineczku sąsiada oczywiście z nami nie ma. Żniwa, jak widzieliście w ostatnim bodajże odcinku, żniwa u sąsiada zostały zakończone i sąsiad wyjechał gdzieś, bo miał naprawdę śpieszyło się strasznie. Ja, jak widać, skończyłem żniwa. Kombajn stoi ładne, około 11,5 tony. Już dokładnie można sprawdzić, ale szczerze około 11,348. No, jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, jak to będzie później z pieniążkami. W dzisiejszym odcineczku lecimy sobie prasować. Lecimy prasować tą słomę, bo no przecież nie możemy tego dostawić. Prawie się odrobiliśmy już. No i co, w następnych odcinkach już myślę będzie raczej kopanie ziemniaczków. Bo raczej nic już nie będzie do roboty, chyba że coś będzie, no to będziemy z wami na bieżąco. Jestem zadowolony, w miarę szybko to poszło, nawet o dziwo, nic bez żadnych awarii, także super, jestem bardzo zadowolony. U sąsiad też zadowolony, byłem jeszcze u jednego sąsiada, tam też mi coś tam zapłacił, chyba jakieś 1000. Żniwa, bo też miał kawałek. No i w sumie to wszystko. I teraz kombajn może stać. Do następnych flip tylko czekać. A tak poza tym, no to nic ciekawego. Tylko tutaj spracujemy. Będziemy mieć już po żniwach. Będziemy mieć ten temat odhaczony. Później tylko te ziemniaki. I jeszcze sianokosy. Drugą. Jaką, nie drugą dawkę, co ja mówię, drugi pokos. Oczywiście. Drugi pokos i myślę, że sobie zrobię nasiano ten drugi pokos. Znaczy nie wszystko, wiadomo, tylko jedno tam pole. Myślę, że tam nawet dzierżawę bym mógł zrobić nasiano, bo tam 5 belek jakby nawet było, jakby dobrze 4 może, jakby dobrze poszło, to i tak nie ma tragedii. 4 belki z siano, no to też nawet jest fajne. No i mógłbym zrobić nasiano na przykład tutaj i tą właśnie dzierżawę. Zastanowię się jeszcze, ale to na spokojnie. Fajnie. Fajnie idzie. No słowa to lekka jest, nie? No to nie ma za bardzo się z czym męczyć. Traktor. Przyczepy puste już, wszystko wysypane do silosów. No sąsiad o tyle, że nie ma silosu, no i to jest ten minus, ale to... To jest akurat nie mały problem, bo to może tak samo trzymać na przyczepach i też się nic temu nie stanie. Może nie zgnije do... Nie wiem, kiedy będzie dobra cena. Będzie jakaś dobra cena, to będziemy wtedy jechać sprzedawać. Normalnie. Nie będziemy sprzedawać za marne grosze, bo nie po to się pracuje, żeby to sprzedać później... za marne grosze, no taka prawda. No myślę, że naprawdę, no, jak na taki rok suchy, to naprawdę ładnie pospało, tak mi się wydaje. Zobaczymy w przyszłym roku, jak będziemy też, może zasiejemy rzepak. Ja bym zasiał tutaj na tym polu, sąsiad nie zasieje za bardzo rzepaku. No bo rzepak do rzepaku, rzepak do rzepaku to tak średnio. No ale ja też bym myślał, że tutaj bym zasiał właśnie to drugie pole. I to nie jest wcale taki głupi pomysł. Zasieć te dwa pola. No a później to nie wiem, albo jęczmień, albo owiec, to już wszystko wyjdzie w praniu, nie? Jak to się mówi. Mniej więcej... Kurczę, jest tych belek troszkę. Już 3 belki. Tu będzie jeszcze jedna. Ładny nawet. I tam będą znowu z 5 belek. No, zadowolony jestem. Zadowolony jestem, tak szczerze powiedziawszy. Będzie, no, prawie, nie ma znowu ten, bo i tak nam wystarczy spokojnie belek. Nie wiem, czy nie będziemy nawet sprzedawać, a to sprzedawać to, jak już będę, to pewnie w następnym sezonie. Nie będę robił nasieczkę, tylko będę sprzedawał, bo mi się to bardziej opłaci. Sprzedam, sprasuję, sprzedam i zawsze jakieś pieniążki wezmę za to. No i w sumie tyle. O, już 4. belka. No, 5 nie będzie, bo trochę braknie. No, ale prawie 5.
tam będzie 5 albo 6. Dobra. A ta prasa, szczerze powiedziawszy, polska, ale no zadowolony jestem z niej. No, przynajmniej prasuje tak jak trzeba, nie psuje się na razie odpukać, także tutaj nie mogę nic mówić. No szkoda, że sąsiada nie ma też, no. Szkoda, bo byśmy mogli coś tam pogadać zawsze, ale sąsiad miał pil, więc chciał szybko zrobić te żniwa, żeby szybko sobie przelecieć gdzieś, nie wiem, gdzieś tam pojechał. Chyba nie wiem, czy nie pojechał też oglądać jakiegoś sprzętu, ale to już jest nie moja sprawa. Gdzie pojechał, to już to tam sąsiada interes. A my, no to my co, po żniwach, jak się uda, to właśnie, no właśnie, będziecie i tak mieli odcinek po żniwach jeszcze przed ziemniakami, bo pszczyra muszę sprowadzić. Tylko, że tak myślę, że no jutro nie pojadę na pewno. Może pojutrze bym pojechał, jakby chłopaki mieli tira do kierowców. To bym mógł jechać do Szwajcarii, zapakować to na tam. No i przywieźć, nie? Tylko, że tam muszę zobaczyć jeszcze tam, oglądnąć coś. Zapytać, czy w ogóle mają coś ciekawego. Czy jest sens jechać, czy tylko po tą przyczepę i kosiarkę, bo to się nie opłaca totalnie. Więcej mi za transport wyszłoby niż za tę kosiarkę i za przyczepę. Szkoda, że nie przywiozłem tej, ale w sumie i tak nam się zmieściło na spokojnie. Zmieściło się nam na spokojnie na te przyczepy. Także tu nie mogę nic powiedzieć. Bo dobrze, że rozrzutnik burty zrobiłem i adapter ściągnięty, bo jak nie, no to bym musiał krążyć, bym powiedział. Ale też bym jakoś dorobił. Żaden problem to. Jak się chce, to się wszystko da. Nie, no tutaj ma. No w sąsiadowym polu. Może nie będzie zły. W sumie tam jest. Nawet nie wiem, kogo to pole jest, tak szczerze. O, tutaj jest druga, zaraz będzie. To myślę około 4-5 może będzie. Jak dobrze pójdzie. Tylko 10 belek. Nie ma tragedii. Sąsiada tam belek jest jeszcze trochę z tamtego sezonu. No, niestety ja już u sąsiada słowem pracował nie będę. Szkoda. No ale... Zawsze to tam ciekawiej było. Ale co zrobimy? No nic nie zrobimy. Sąsiad kupuje prasę. No ale jeszcze drugi pokaz będę mu robił, tak mówił. No, on ją kupiłby po sezonie, jakby sprzedał. No po sezonie gdzieś na zimę by ją kupił. Będę ją trzymał, takie, to tak też dziwnie, no ale tak trzymać sprzęty. Bo tak samo mógłbym go sprzedać komu innemu, no ale jak już mu powiedziałem, że mu dostawię, to już dostawię. No już nie będę taki sąsiad, takim złym sąsiadem. Bo to też dużo pieniędzy ona nie kosztuje, bo tam 3,5 tysiąca, jak widać, za nią to max. A może stać, tylko no to, że mi miejsce trochę zajmuje i myślę, że ją, kurczę, będę musiał wystawić na podwórku. Ale to jest, teraz to i tak nie leje, ani nic, to może stać. Ale mi na razie nie przeszkadzało, że tam stać w tym garażu, bo mi się wydaje, że no i tak na razie tam nic nie będziemy chować. Bo po co? Co bym miał to schować? No i kurczę, 4 belki. 4 belki wyszły. No, całkiem fajnie nie powiem, bo całkiem fajnie to wyszło. Nie będziemy też do końca, bo tego już nie będziemy zbierać, to już się... To z tym to już nie wiem, co zrobimy, ale to jest nieważne. Ważne jest to, żeby się z tym jakoś zabrać. Nie no, tego by nie ma sensu nawet brać. Przyjadę sobie później przyczepką najwyżej. Albo wóz od sąsiada pożyczę, jak będzie miał pusty i krową to się od razu wrzuci. Czekaj, tu jest krzak jakiś. Dobra.
Ale Ursus naprawdę z tą prasą to się tak ładnie prezentuje. Ja po tych krzakach tu jeździć. Postaram się jakoś o równo w miarę, żeby to jakoś... Dobra. Nie ma jakichś kurde, nie wiem, gwoździ albo czegoś. Myślę, że nie. No, chociaż różnie bywa. Ohoho, kijom. Trochę bardziej w tą stronę. O, tak myślę, że będzie dobrze. Dobra, jedziemy. No i prawie po tą jedną belkę później skoczę z tą szczepką po tą słowę i będzie elegancko. Będzie elegancko. Kurczę, no spoko idzie robota. Słoma to też nie jest jakoś ten ciężka, ani nic, to w spokoju można. Można sobie szybciej też prasować, nie? Tu mamy 4, tam mamy 3. No co tam mamy 1. 8 belek wyszło. Także nawet fajnie, bym powiedział. Zróbmy sobie miniatureczkę jakąś fajną. Dobra, może być. Wyrzucić tam. Po pierwsze. Dobra. I tutaj od razu do wiatki. Dobra. Ładnie tutaj ustawimy i będzie elegancko. Jest tych belek troszkę, ale za to tak od przybytku głowa nie boli, jak to sąsiad wczoraj ładnie powiedział na odcinku. Także także nie ma tragedii, zapomniał, że mam prasę zapiętą. Trzeba jakoś tu wycofać. Trzeba będzie tak zostawię otwartą klapę. Trzeba będzie ładnie wydmuchać. Coś tu znowu jest. Aha, transformator jest ten. Uuu, Adix zahaczył o rybę. Nic się nie stary może. Czekajcie. Tu jakoś odjechać. W sumie nie powinienem tak trzymać jej otwartej. No ale dobra, nic się nie stanie już. Ho, postawisz się, postawisz się. Dobra, tego ustawimy i myślę, że możemy kończyć. Po co przedłużać? Z potrzeby. Dobra. Ile mam minut odcinka? 15 minut odcinka, to może jeszcze za dwie. Pokładamy. Ładnie. Cyk. Elegancko. Taka robota to jest robota. Nie. No tam już więcej nie układamy, teraz tutaj ładnie. Jak tu sytuacja
O. O, dobra, 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 tak. Wiarę, wiarę. Jeszcze ile zostało? 3 belki. No, to prawie... Prawie poukładamy i będzie. Na sąsiadowe pole. Później sąsiad będzie gonił z kijem. Można by było sobie jeszcze jeden, żeby kładać, ale po co? Jest. Wiem, że to trochę nierealne, ale no, to jest ten farmik i się nie da wszystkiego tak, żeby człowiek chciał, to... Ale i tak dobrze jest. Dobrze jest, tak szczerze powiedziawszy. No już nie mogę się doczekać farmika 22. Czyli tak, na pewno jak wyjdzie farmik 22, to od razu nie będziecie mieć serii. O ile jeszcze kanał wytrzyma do tego czasu. A myślę, że spokojnie. Będziecie subskrybować, bo to jest najważniejsze i lajkować i wszystko. No bo to jednak jak kurczę, nie ma tych łapek, nie ma tych subskrypcji, się człowiekowi nie chce, no taka prawda jest. My się tu staramy, a my kurczę, no jak na razie stoimy w miejscu z tymi subskrypcjami. A naprawdę, wierzcie, że 7 poty z siebie wytrwiamy. Żebyście mieli fajne odcinki, żeby to fajnie w miarę wyglądało. Wiadomo, nie da się to wszystkiego idealnie zrobić, bo, ale staramy się jak możemy. Z wszystkich sił. I chcielibyśmy też, żeby jakiś pozytywny odzew był, nie? Żeby te subskrypcje jakoś w górę szły, a nie w dół. No i żebyśmy się rozwijali, nie? Żeby nas było coraz więcej, żeby było coraz fajniej i... W sumie tyle mam do powiedzenia. Bo jak będzie coraz więcej, to coraz kanał będzie się coraz bardziej rozwijał. Będzie, myślę, że w końcu jakieś te live'y będą. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. I, no i o to was proszę, żebyście jednak, jeśli wam się tylko filmy podobają, no to zostawcie tam subskrypcję, no bo i was to nic nie kosztuje, a dla nas to jest naprawdę dużo. Wierzcie, bo... No... Gdyby nie było, no to tego kanału by nie było, tak szczerze powiedziawszy, bo by się nie chciało. A tak to mnie motywowaliście, że mamy prawie 400 subskrypcji, jak dobijemy 500 do końca lipca, no naprawdę, to już... To wielkie szapoba dla was i nic więcej, no. A jak 1000, ja mam, moim marzeniem jest w ciągu tego roku dobić 1000 subskrypcji. Zobaczymy, czy niemożliwe stanie się możliwym. No i dobra, elegancko. Teraz tylko wziąłeś, o Jezus. Przejdzie tu? Przejdzie. Dobra, jeszcze tu wydmuchamy od razu. Wszystko elegancko wdmuchać, żeby czysta była. Bo dopiero drugi pokos będzie robić, a więc może ładnie wyglądać. Co nam szkodzi? To jest czysta. Tak to też w środku wdmuchamy lekko. Żeby się przyjemnie pasowało. Dobra. W sumie to by było nawet na tyle, mi się wydaje, że w dzisiejszym odcinku, bo... No co będę tu przedłużone? Powiedziałem, co chciałem powiedzieć. I w sumie... To by było na tyle. Cofajmy jeszcze tym zestawem. Starajmy się cofać. Dobra, jakoś weszło.
Dobra. No to co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapominajcie łapce w górę, że subskrypcji na tym kanale, żeby nic was nie ominęło. I co, do następnego odcinka i trzymajcie się, cześć!